dostaję komentarze, żebym w końcu jakiś filmik wrzucił. No ale jakoś nie mam ben sześciak w ogóle po dość długiej przerwie, bo tydzień to jak na ostatni okres to długa przerwa. Jadę na 3 godzinki na Glowo, mamy niedzielę. Pierwsze zamówienie z kreski mąki. Także picka na błonia gdzieś. Byłem do południa w lesie. Oczywiście gleba musiała być, jakby inaczej. I tak w sumie grubo się zastanawiałem, czy w ogóle iść teraz jeździć. Dupsko to mnie tak boli, nogi mnie bolą. Od tego wspomagania oduczyłem się jeździć na normalnym rowerze. Zamówiłem drugą baterię. 23 amperogodziny. Będzie można dwa razy dłużej jeździć i katować was dwa razy dłuższymi filmami. Dobry, 524. Ty, Mieciu, ewakuuj mnie się stąd. Dostawa na Pomorską. To ładne mi błonio. Pewnie na komendę do W11. Dzisiaj jest ten Tour de Pologne. Ciekawe o której godzinie finiszują na Boniach. Aha, łańcuszek, kurwa, padł znowu, ja pierdolę, nie miał gdzie. Jutro do paczkomatu powinna mi taka prowadnica przejść. Zamówiłem sobie z AliExpressu. Jakoś się ją może uda ustawić, tak żeby coś trzymała ten łańcuch. Sorry. Do widzenia. Plac inwalidów. Nef Baraka. No i dobra, a gdzie ten kebab? Na placu inwalidów to już jestem. Dobry, 301. Dobra. You come here yet, but you accepted before 2 minutes ago and give us minus 2 minutes. Why, bro? Ja pewnie, mów mi jeszcze. Jak gówno wiem, co ty do mnie rozmawiasz, człowiek. Pod jakąś pizzerię albo pod sushi.
Właśnie szukałem pizzerii, a nie zauważyłem baneru. Okej. Okay. Tutaj będzie gotóweczka, 35. Dobra, momencik. No, tylko trzeba będę miał znowu. No nie, no, ja nie, nie, to dam panu tak. Dziękuję bardzo, do widzenia. Słyszeliście pana? Ileż można jeść tą pizzę? Tylko chciałbym mieć takie problemy. Simba tacos ze słowackiego. Następny zamaskowany. Jak właśnie dzisiaj z kumplem rozkminiałem, czemu oni tacy zamaskowani jeżdżą? No i teraz albo są tu jakoś nielegalnie, albo jak coś odjebie, to ucieka i nikt nie wie, jak on wygląda. Albo robią zamówienia. W zimie raz miałem wypadek na czołówce z takim kurwa ninja. Z mojej winy w sumie. Jemu się więcej, podejrzewam, krzywdy stało niż mi, bo był tak ze 2,5 raza mniejszy. Ja się go pytam, czy wszystko jest ok, a on ok, ok, tylko patrzył, żeby ten rower pozbierać i uciekać. Ja się patrzę, okulary jego leżą na ziemi. Mówię, ty, no masz te okulary, na pewno nic ci nie jest. A on, okej, 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 tylko ten rower, żeby tylko uciekać. Kurde, jebuj mi wczoraj dwie szprychy. Koło chodziło prawo, lewo, prawo, lewo. Całe rozpiżdżone. Założyłem te szprychy, próbowałem to jakoś centrować. Według mojego urządzonka zakupionego na AliExpress. No i gówno z tego wyszło. Koło jeszcze bardziej miało bicie niż przed centrowaniem. Stwierdziłem, że spróbuję podociągać tylko szprychy. No i co? Na razie jeżdżę i wszystko hula. Może ja serwis otworzę. Do widzenia. Yumi Hawaii z Mackiewicza. Nauczony doświadczeniem wiem, że to już jest w Szamaj. Gonimy go niczym Trevor w GTA 5. Dobra. 0,82. Dzień dobry. Wileńska? Wileńska. Tutaj po lewej czwóreczka. Czwóreczka. Pierwsze piętro. Proszę bardzo. Do widzenia. 5 dyszek w godzinę 15. No i ta piątka na piwku. Co to? Coś krótkiego na 7,40. Buda o majstra. Jest tu za ogrodzeniem. Dobra, 285. Super, dzięki. F
Pierdol fanila. Dobry. Dobry. Proszę bardzo. Dobry. Do widzenia. Dzięki. Dzięki, do widzenia. Tym razem z krowoderskich zuchów, alkohole. Quick 24 na Bronowice. Dzień dobry. Zapłacisz za tego gościa, to chce? Rozumiesz, o co chodzi, czy nie? Jesteś z Glovo, tak? Ja tak. No, i ja mówię do ciebie, bo widzisz, jakie to jest zamówienie. No, ja mam odebrać od gościa 12 zł, tak? A tu mam nic zapłacić. A tak, a kto nam za to zapłaci? Widzisz, jak tam jest? W ogóle zero produktów jest wpisane. No nie ma i nic. Tylko sobie w opisie napisał, co by chciał. I teraz tak, jak ty to weźmiesz, zapłacisz za niego, to nie wiadomo, czy on tobie zapłaci za to. Znaczy ja nie zapłacę, bo no. Ja tu nie mam możliwości. Czyli, znaczy, no, nie mam rozumiesz, o co chodzi. Sam wypisał, co chce. I tak on myśli, że ty se to kupisz, zapłacisz i on niby tobie zapłaci, ale czy zapłaci to. Ja myślałem, że pani nie do mnie mówi. Nie. No to dobra, to ja to zgłoszę no, właśnie. Trochę coś mu się po... No nie zwróciłem uwagi, że tu nie ma produktu w ogóle. Dobra, dobra, dziękuję. To mógłbyś się przejechać. Mhm. Właśnie na razie się nie mogę dopisać, bo gadam z tym botem. Ale już przełączę na konsultanta, zobaczymy. Aha, musi od nowa złożyć i fajek nie dostanie po prostu. A tą fajki chciał? Jeszcze fajki chciał, tak. To dlatego, bo nie można chyba przez kuriera papierosów. Aha. Dlatego może. No ale to i tak im se piwo normalnie, a on mógłby zapytać, czy kurier mu fajki kupi, czy coś. No ale i tak nie wiadomo, czy coś. Klient zamówił papieroski, pisząc w opisie, a nie składając zamówienia, no bo chyba nie można papierosów przez Glovo zamówić. Nie wiem. Gadam z supportem, zobaczymy co pan Jakub mi powie. Pozwól, że zajmę się teraz weryfikacją zgłoszenia i zaraz do ciebie wrócę, okej. No i dobre, anulowali mi to zamówienie. Dostałem piątaka. No, no to zamiast zamówić to piwo normalnie, a mi w opisie napisać, czy wiadomości, że mu te szlugi wziął, bym mu kupił, oddałby. No i tak to ani piwa, ani szlugów. Dostałem z rynku, z Brackiej, jakieś miamciu. Kurde, nic nie widzę. Masakra. Ale mi się spać chce. Masakra. Najchętniej to bym już zawinął do domu.
Uber mi tu wysyła jakieś powiadomienia. Koniec długiego weekendu. Masz pustą lodówkę? Możesz to zamówić, tam pewnie z jakiegoś Auchana. Jaki kurde długi weekend? Ja miałem tylko niedzielę wolną. No i czwartek. Długi jak kur... Ej, Mieciu, hamuj mnie. Dzięki, do widzenia. Coś jest, ale skąd dokąd? Z Węgłowej pod Muzeum Lotnictwa. Kawał drogi. Akita ramen. Kurde, z zupką. Pół miasta jechać. Na rozlewą. No dobra, machnę to, oj. Będzie 110. Dobry, 386. Super, dziękuję. Na pilotów. Do widzenia. No i dobre, tyle na dzisiaj. 113 zł plus ta piątka w gotówce na piwku. No to 118, niecałe 120 podzielić na 3 godziny. No to 39 na godzinę. Niecałe 40. Bardzo dobra godzinówka. Podoba mnie się. Ściemniło się. 19:38. A już się szarówka robi. Słońce zachodzi. Dzień teraz krótszy będzie. Trzeba będzie pomału myśleć o tym, żeby lampkę naładować. Dobra, elo.